Wznawiamy obrady po przerwie i przechodzimy do punktu 7. Interpelacja, zapytanie, wnioski radnych. Zanim udzielę głosu Państwu radnym, chciałem poinformować, że zespół Gościszewie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wycieczki dla czwórki dzieci, które pochodzą z rodzin wielodzietnych i będących na bezrobotnym, bez zasiłku, bez pracy. Więc przekazałem 200 zł, taka była prośba, po 50 zł na każde dziecko. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci wspólnie z przedszkolem numer 1 w Sztumie w dniu 8 marca organizowało festynę rodziny pod hasłem Zdrowie, Radość, Zabawa i na ten cel proszę o 100 zł na słodycze dla dzieci. Również przekazała, proszę? Czerwca. Czerwca, przepraszam. Czerwca, ja widziałem marca? Przepraszam. I dar serca zgłosił się również z prośbą o dofinansowanie zakup centrali telefonicznej oraz różnych tam sprzętów. Cały koszt mają 6,5 tysiąca i tylko mogę przekazać 200 zł, bo 200 nam już tylko na koncie zostało. Chciałem, proszę Państwa, ale zostało już tylko 200 zł, a to musi być. Dobrze. I czwarta sprawa. Ja przejrzałem z Państwa oświadczenia majątkowe. Kilka osób jest bez uwag, a wielu radnych na drobne uwagi są, ale bardzo proszę o skontaktowanie się z Panią Czesią. Przy każdym oświadczeniu żółta karteczka wypisana, którego punktu dotyczy, o co chodzi, tak? Potem będzie czerwona. Bardzo proszę od poniedziałku, żeby można było się skontaktować, bo chciałbym jak najszybciej przesłać te oświadczenia do Malborka. Pan Przewodniczący, wie kto na co się zgłosić? Tutaj nie będę czytał. Ale bardzo proszę, nie zapomnij o wpisaniu zegarku. Tak. A, zegarek. Jeżeli jest zapomnę od ministra. Proszę bardzo. Ja jestem bez zegarka. Bardzo proszę teraz o zadawanie pytań. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja mam takie cztery pytania. Odbyły się przetargi, ja na Komisji Finansów zadałem takie pytanie, nie dzisiaj, przy tym po ostatnich komisji, o przetargi na drogi. Odpowiedziano, że był przetarg, ale nie wiadomo, czy się wywiąże i więc miało być to sprawdzone. Chciałbym się dowiedzieć, jak jest sprawdzone i że ta firma, która wygrała ten przetarg, kiedy przystąpi do remontu dróg sołeckich, czyli gminnych, ale wiejskich. Ponieważ jest tam no, naprawdę bardzo, bardzo nieładnie na drogach i więc chciałbym jak gdzieś, kiedy, jak już wygrał, to kiedy przystępuje do tych dróg, żeby to zlikwidować te wszystkie dziury, które na dzień dzisiejszy istnieją i ciężko ich ominąć. Teraz druga jest, przy tych drogach to jest druga taka sprawa, kiedy nastąpi okoszenie, czy trzeba przetargi z powrotem na wieś, już warto włącznie z tą drogą, z tymi drogami, które wygrał się będzie. Też okrasza. Teraz mam jeszcze trzecie pytanie. Jaki jest koszt? Ludzie pytają, jaki jest koszt wypompowywania wody ze zbiornika retencyjnego Renala? Bo ja też mam sesję pytałem, ale po prostu chyba nie dodałem tego słowa. Więc o ile jest możliwość odpowiedzi, to bardzo bym prosił. No i ostatnia jest takie pytanie. Wiemy wszyscy, że wygrała, że został przetarg już na śmieci. Wiem, że startowała nasza rodzima firma i czy ona rzeczywiście wygrała najniższą sumę, czy tam pieniądze za takie wyłożenie, czy ona po prostu byłoby dobrze, by nie zwiększano bezrobocia w naszej miejscowości, to by było naprawdę dobre i kiedy to wszystko nastąpi, o ile jest to możliwe odpowiedzi na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Sylwia. Panie, mam trzy pytania. Pierwsze pytanie to, żeby Pan do mnie zwrócił, a to jakby to było takim punktem zaczepienia. Chodzi mi oczywiście o Plac Wolności, kiedy możemy na nowo zacząć temat przywrócenia tam normalnego ruchu, czyli najbardziej chodzi nam o możliwość zatrzymania się bądź postoju. To jest pierwsze. Druga sprawa to jest
chodzi mi o plac rekreacyjny przy ulicy Witosa, tak się to nazywa, nie nazywa. Tam w ogóle ktoś, nie wiem, zajmie się odkoszeniem, ewentualnie nic więcej tam nie jesteśmy w stanie zostawić. Czy po prostu tą bramkę, którą popsuto dzieciom, można przywrócić, bo generalnie dzieci nie mają gdzie się bawić. I trzecia sprawa to taka, że nadal jest zarośnięty deptak i generalnie szpunię, gdyby też potrzebuje jakiejś kosmetyki, jeśli chodzi o odkaszanie. Reanimacji. No dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Ja chciałbym się spytać, czy wiadomo coś na temat tej drogi koło portu Żeromskiego? Właśnie zmiany nawierzchni z żużlu na coś innego, na kostkę czy coś podobnego. I chciałbym się też spytać odnośnie naszej tej strefy ekonomicznej. Czy coś się tam dzieje, czy nie dzieje? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze na pytanie? Bardzo proszę, radny jeszcze. Nie ma interpelacji, tylko że też mieszkańcy się zwracają właśnie. Taki lekko zdewastowany to boisko tartanowe tutaj przy plaży miejskiej. Tam jest ten płot cały zniszczony. Jesteśmy tutaj gospodarzy, czy to do tego po prostu no nie wiem, czy są możliwości, żeby to naprawić. Po prostu no. No teren tam już no, zagraża troszeczkę zdrowiu dzieci, także nie wiem, taki wniosek o interpelacji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Fiolek. Przy tym nowym przystanku autobusowym, który został przeniesiony w okolicach Baszty, tego baru, przystanek jest nowy, ale tuż w sąsiedztwie tego przystanku jest studzienka instalacji burzowej. Z normalnych względów ta studzienka jest w zagłębieniu, ale przy niewielkich opadach deszczu ta woda jakoś nie chce stamtąd odchodzić. I mimo, że ludzie się chowają przed deszczem na przystanku, na głowę im nie kapie, to który samochód przejedzie, to im tam fontannę tego deszczu śle. Więc jest prośba, żeby coś zrobić z tą studzienką, co by tych ludzi nie chlapać. Dziękuję bardzo, że sektor zdrowy. Bardzo proszę. Tak, proszę bardzo. Ponieważ dobrym zwyczajem jest chwalenie się, z tego z wielką dumą chciałam Państwa wszystkich poinformować, że drużyna zunifikowana składająca się z połowie z uczniów szkoły specjalnej w Uśnicach, a połowie z uczniów szkół sztumskich zajęła pierwsze miejsce w turnieju ogólnopolskim piłki nożnej i będzie reprezentowała nasz kraj na europejskim turnieju w Warszawie, który już w przyszły weekend będzie rozegrany. Jak również zespół teatralny ostatnio wygrał pierwszą nagrodę, czyli nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego nad Kwiecińskim Forum Teatralnym. Dziękuję bardzo i serdecznie gratulujemy. Proszę bardzo, pan sołtys z gości Szewawce zaprosi. Ja chciałbym zaprosić radnych urzędników na 16 czerwca do gości Szewa. Jak co roku organizujemy festyn rodzinny przy szkole. Odbędzie się od godzinach od 12 do 18. I będą tam atrakcje praktycznie dla wszystkich, od dorosłych po dzieci, więc zapraszam wszystkich z rodzinami, z dziećmi, z wnukami. Jak co roku będzie moc atrakcji. Organizujemy to wspólnie z SCK, także na pewno, o ile pogoda dopisze, to festiwal będzie na pewno znany. Chciałbym jeszcze tutaj też takie pytanie zadać. Mamy nowego szefa tutaj tego referatu gospodarki komunalnej. Właśnie ja też w sprawie tych dróg no, wiejskich. No, praktycznie nie ma dnia, kiedy nie otrzymuję telefonu od ludzi, od mieszkańców Gościszewa, sołectwa i okolic, kiedy wreszcie będą robione te drogi. I czy jest możliwe tu jakieś przyspieszenie? No, bo już mamy czerwiec, a praktycznie te drogi jeszcze zdewastowane po zimie, one nie były ruszone. Także tutaj moje pytanie, czy nastąpi jakieś znaczące przyspieszenie w remontach tych dróg? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan sołtys zdaje się zaprosić. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym podziękować panu burmistrzowi za wsparcie i patronat nad imprezą, która odbędzie się 1 czerwca o godzinie 14 na Zajezierzu. Chciałbym was, Państwa wszystkich zaprosić. Jest to pierwszy rajd szlakiem żołnierzy wyklętych na Powisiu. Atrakcji będzie dosyć sporo. Jest nowa wystawa z IPM. Będzie grupa rekonstrukcyjna z Gdańska. Będą gry i zabawy. Także w swoim imieniu
raz panu burmistrzowi chciałbym państwa wszystkich zaprosić. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej pytań, to zamykam ten punkt. I proszę teraz o udzielenie odpowiedzi. Bardzo proszę. Pan Kenyusz Tępiłka, radny, pyta, czy zostały rozstrzygnięte przetargi na remont dróg i kiedy się rozpoczną, okaszanie dróg, jak jest kosztowanie, koszt pompowania wody ze zbiorników retencyjnych, na nowy i przetarg na wywóz śmieci, który został rozstrzygnięty. Po przetargach pan kierownik powie, natomiast ja na pozostałe pytania. Proszę. Jeśli chodzi o przetargi, został rozstrzygnięty przetarg na bieżące naprawy i konserwację nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy. W dniu dzisiejszym została już podpisana umowa z wykonawcą. Wygrała firma Miklewicz z Ryjewa i z dniem 1 czerwca firma rozpoczyna pracę zgodnie z warunkami przetargu. Jeśli chodzi natomiast o drugi przetarg na naprawę wykonanie cząstkowych remontów dróg gminnych, ten przetarg zostanie ogłoszony na początku przyszłego tygodnia, gdzieś w poniedziałek, wtorek. I teraz jeśli, tak, jest jeszcze następne zadanie, jeśli chodzi o oczyszczanie ulic, chodników, utrzymanie zieleni. Przetarg został już ogłoszony, jest ogłoszenie na BIP-ie. O ile pamiętam, termin składania ofert mija 4 lub 5 czerwca. 5 czerwca dokładnie, tak. Jeżeli chodzi o koszty wypompowywania wody, ja przede wszystkim chciałbym sprostować tutaj wypowiedź pana radnego. To nie jest zbiornik spółdzielni Renawa, tylko to jest zbiornik gminy, który zbiera wody opadowe z ulicy Spokojnej. Także to nie jest zbiornik spółdzielni Renawa, a na koszt gminy jest wypompowywana woda. Natomiast jaki jest koszt, nie mogę teraz udzielić takiej informacji, bo po prostu nie znam. Muszę zapoznać się, jakie są koszty, wtedy panu radnemu udzielam odpowiedzi. Sprawa śmieci, przetarg jeszcze nie został rozstrzygnięty, tylko zostały złożone oferty i te oferty są badane. Jedną z ofert jest oferta złożona przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Jeżeli spełni wszystkie warunki formalne, pod względem ceny jest najniższą, najkorzystniejszą. Został, tak? Tak, no dobrze, bo ja też wszystkiego nie wiem. Dziękuję tutaj za pomoc. Został rozstrzygnięty przetarg i firma Pelik wygrała. Jeżeli firmy się pozostałe nie odwołają, bo jeszcze jest radość, na radość jeszcze do końca trzeba poczekać, no to wtedy będę mógł podpisać umowę z Pelikiem. A proszę? Wielu oferentów było? Proszę? Wielu oferentów było? Było trzech oferentów. Była firma Sisters i Staruka. Kto jeszcze był? Panie prezesie, pan wie, czy pan zna też? Sita? Sita, Kościerzyna. A, Kościerzyna? I Grudziołowska firma. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Sylwia Montelewicz pyta o możliwe przywrócenia ruchu na Placu Wolności, o remont placu rekreacyjnego na ulicy Witosa, w osiedlu Witosa i o zarośnięty teren. Proszę państwa, sprawa organizacji, nowej organizacji ruchu na Placu Wolności, radni doskonale o tym wiedzą, jest negatywna opinia Komendy Powiatowej Policji. Ale to ta opinia nie jest wiążąca. Wystąpimy, bo decyzję wydaje starosta. Gmina wystąpi do starosty o wydanie zgody na taką organizację ruchu, jaką sobie na komisjach wydyskutowaliśmy. Czy otrzymamy taką zgodę? No zobaczymy, ponieważ opinia Komendy Powiatowej Policji wynika z tego, że ciężar ruchu mogłoby zrobić drogę jednokierunkową od strony ulicy Mickiewicza, czyli wjazd był od strony Mickiewicza, natomiast wyjazd byłby Władysława IV. I problem jest przy skrzyżowaniu ulicy Baczyńskiego z ulicą Mickiewicza. Po prostu jest to według opinii Komendy Powiatowej, opinii zresztą słusznie, bo my się z tym zgadzamy. Jest to wyjazd bardzo niebezpieczny i policja stwierdziła, że
takie rozwiązanie mogłoby być wprowadzone, gdyby nastąpiła modernizacja i budowa ronda na tym skrzyżowaniu. Ale niezależnie od tego, tu skłaniamy się ku temu, żeby wystąpić do starostwa o wydanie zgody. No, jeżeli będzie faktycznie bardzo niebezpiecznie, to będziemy musieli się zastanowić, czy po prostu no, nie cofnąć. Zresztą wydaje mi się, że jeżeli by, nie daj Boże, do czegoś tam dochodziło, to na pewno i policja to będzie do nas wnioskować i sygnalizować oraz Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Także spróbujemy to zrobić. Ja wszystko rozumiem, jak najbardziej, że obserwując rzeczywiście ten ruch, to tam niego nie ma w ogóle, tylko to niebezpieczeństwo na pewno nie będzie tak zagrażało, jakby było. Szanowna Pani Radna, ja tylko przytoczyłem opinię komendy policji, nie? Pan radny Mirek Kozłowski. Aha, jeszcze plac rekreacyjny był i bulwar. Znaczy Witosław. No to traktujemy to jako zgłoszenie, no bo no, trudno tutaj dyskutować o faktach, jeżeli takie są. Natomiast bulwar, to już pan kierownik informował. Znaczy, przetarg jest ogłoszony. Wygląda na tak. Znaczy może nie fatalnie, ale mógłby lepiej wyglądać. Nie, no wygląda na tak, bardzo źle. Tak zarośnięty jest niesamowicie, że nie wiem, co to jest. Ja tam codziennie chodzę i widzę. Proszę pani. Pan radny Mirek Kozłowski pyta się o możliwość zmiany nawierzchni drogi przy dworku Żeromskiego i czy coś nowego dzieje się w strefie ekonomicznej. Proszę państwa, droga przy dworku, ona czeka w kolejce. Bo tak już zgodniliśmy też z panem Sołtysem, też i tam właściciele tych posesji, które są przy tej drodze, też są skłonni ewentualnie partycypować. No tak myślimy, żeby może faktycznie tam ta droga z kostki granitowej byłoby dobrze, żeby przy tym dworku zabytkowym, prawda, jednocześnie z dojazdem do naszego placu na Zajezierzu, żeby faktycznie ta droga miała taki charakter, no taki pasujący do tego otoczenia. Ale po prostu, no, ona czeka w kolejce do no, swojej kolejce. Będzie. Znaczy jest taka tutaj między nami ustalenia, że będzie realizowana, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o specjalną strefę ekonomiczną, no to z tych informacji, które otrzymałem, które otrzymuję ze specjalnej strefy ekonomicznej, które też posiadam z racji tego, że my jako gmina też wydajemy pewne decyzje, to ta firma, która planuje wybudować tam palarnię, jest już na etapie otrzymywania zgody na budowę w specjalnej strefie ekonomicznej. Otrzymała wszelkie uzgodnienia środowiskowe i ostatnio wpłynęła też zgoda starostwa, pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie wód opadowych z tego terenu do zbiornika, który tam został wybudowany. Gazociąg, z tego co ja wiem, firma gazownicza też już rozpoczyna swoją inwestycję. Czyli po prostu wszyscy czekali, kiedy inwestor, że tak powiem, będzie przygotowany do rozpoczęcia swojej inwestycji. I z tego co mi przekazywano, co przekazywał właściciel, jak tylko dostanie pozwolenie na budowę, to rozpoczyna budowę tej firmy. Natomiast druga działka, która została sprzedana pod koergencję, tak? Kogenerację, przepraszam. Czyli no, produkcja paliw i później produkcja energii elektrycznej. Inwestor ma dalej ten plan, zresztą jest właścicielem działki, tylko natrafił na wielki problem, że po prostu urządzenie, które tam trzeba zamontować do produkcji i przetwarzania na prąd, po prostu które wcześniej planował kupić w Polsce, okazało się, że pod względem technologicznym nieodpowiednie, więc teraz jest na etapie szukania takiego urządzenia po to, żeby tę inwestycję zrealizować. I została sprzedana trzecia działka, też niewielka, prawdopodobnie pod też produkcję energii odnawialnej. To tyle z informacji, które mam ze specjalnej strefy. Czyli w tym roku, no, lada tydzień czy lada miesiąc, inwestycja powinna się rozpocząć. Dziękuję bardzo. Pan radny Bartek Mazerski pyta, czy jest możliwość remontu ogrodzenia przy boisku tantanowym. Tam już została umowa podpisana z firmą na naprawę tego. Tego ogrodzenia. Pan radny Pierek ogłosił problem ze studzienką, ze przystanką autobusową. Zgłosimy to do firmy, która zajmuje się oczyszczaniem burzówek. Chyba, że tam jest problem konstrukcyjny. Może pani Zielińska wie więcej na ten temat, bo
prowadzi inwestycje, czy pani dysponuje wiedzą po tej szkole? Tak jak już jest powiedziane, że ta kratka jest wyżej, aniżeli jest droga. I tu jest właśnie problem. To rozwiązanie będzie w projekcie, który jest realizowany, przygotowywany i ta sytuacja będzie poprawiona dopiero w momencie, kiedy generalna przystąpi do realizacji. Tyle ile można było wyprostować nawierzchnię w momencie przewiertów, jak było kończone centrum miasta. No to zostało wyprostowane. No niestety zakres nie obejmował aż tak dalekiego kawałka. Czyli to jest droga generalnej dyrekcji i problem. Tak. Można ludzi pocieszyć, że się o nich myśli. To jest małe pocieszenie. Dziękuję. Pani Burza powiedziała o sukcesach Ciłki, czyli tylko... Sołtys Gościszewa zaprosił na festyn 16. No i pyta jednocześnie o remont zdewastowanych dróg wiejskich gminnych. I pan sołtys Zajezierza podziękował panu burmistrzowi. Również zapraszam na festyn. Rajd pieszy na pobliżu Zajezierza. No i to były wszystkie problemy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do ostatniego punktu, a więc następna sesja będzie 14 czerwca 2013 roku. Wynika to też z ustawy, gdyż do 15 czerwca musi Komisja Rewizyjna przedstawić wniosek dotyczący absolutorium dla burmistrza. I w związku z tym, żeby dwa razy nie robić sesji, ona będzie 14 czerwca. Czy są jeszcze jakieś sprawy? To jest piątek. W związku z wyczerpaniem porządku obrad 31 sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział i życzę miłego weekendu. Dziękuję bardzo.